Witam Was, cześć Wam wszystkim, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Widać chyba mnie będzie, bo ja się widzę. Także słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z takich właśnie okoliczności zdobycia szczytu w górach. I dzisiaj napisałem taki post na Facebooku właśnie o zdobywaniu szczytów razem. Razem mam tu na myśli żonę moją, Kingę, z którą naprawdę teraz dużo się zmieniło. Jest coraz lepiej, budujemy razem w zasadzie teraz swoje nowe życie. Budujemy razem biznes, w którym działamy razem, idziemy razem do przodu, wspieramy się, czego u mnie nigdy nie było, jeśli chodzi z mojej strony. W tej chwili naprawdę jestem dumny z siebie, że to się zmieniło. I szczęśliwy, a jak widzę szczęście i uśmiech na twarzy mojej żony, no to tym bardziej się cieszę. I słuchajcie, chciałem Wam się tutaj nagrać, osoby, które nie wiedzą, nie słyszały tego. Awansowałem w mojej firmie, z którą współpracuję. Nastąpiły dwa awanse, jeden po drugim, w zasadzie można powiedzieć w ciągu 24 godzin, z czego jestem niesamowicie dumny, niesamowicie zadowolony. I z tego miejsca chciałbym podziękować, bo to nie jest tylko moja zasługa, to jest zasługa całego mojego zespołu. Więc chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować właśnie mojemu zespołowi, który przyczynił się też do tego mojego awansu. I jednocześnie te osoby tak samo podwyższyły swoje stanowiska, że tak powiem, tak? Więc dzięki Wam wielkie za to, że udało nam się to wspólnie osiągnąć. Ja z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jest to kolejna zmiana. Właśnie, chyba w życiu, tak? Bo takie stanowiska wymagają od nas coś więcej. Budowanie zespołu z ludźmi to już nie jest zabawa, to już jest odpowiedzialność. To już jest odpowiedzialność i ta firma, z którą współpracuję, to co robię, wielu ludziom wydaje się być dziwne, wielu ludziom kojarzy się to z czymś złym, z naciągactwem, wciskaniem, nie wiem, jakichś tam produktów i tego typu sprawy. No nic bardziej mylnego, wystarczy zmienić swoje myślenie, wyplewić, że tak powiem, z umysłu swoje nawyki, które zostały nam, które żeśmy się nauczyli, które zostały nam jakby wrzucone i podążaliśmy od samego, od urodzenia, podążaliśmy za właśnie za kimś. Nie podążaliśmy za sobą, nie robiliśmy tego dla siebie. Tak nam się tylko wydaje, przynajmniej ja mówię o sobie tutaj, tak? Z perspektywy czasu w tej chwili mówię to z pełną świadomością, że ja po prostu nie byłem sobą, nie robiłem tego dla siebie, tylko robiłem to, no tak, no właśnie, no dla kogoś się to robiło, tak? Robiło się tak, jak robili inni. I to pokazuje to, co teraz osiągnąłem, to, co teraz wspólnie z zespołem osiągnąłem i to, co buduję, pokazuje, że to nie było moje. Słuchajcie, mam 40 lat. Jak już niejednokrotnie wspomniałem, 40 rok mojego życia dużo zmieni w moim życiu. W zasadzie narodziłem się, mogę powiedzieć, na nowo, bo wszystko się zaczynało od 40. zmieniać, włącznie z tym, jak chciałem sobie moją 40 zorganizować. Były to moje najlepsze urodziny pod słońcem. 18, nic nie było tak fajne jak moja 40. Moja 40 była u koleżanki, w zasadzie w jej domku, tak, na szczycie, na szczytkówce, gdzie jest tam właścicielką takiego właśnie domku. Tam byłem, tam przyjechali później znajomi i tam spędziłem moją 40. Naprawdę najlepsze moje urodziny, było fenomenalnie. I to od tego czasu naprawdę dużo się zmieniło. I zmienia się do dziś. I na tym nie zaprzestanę. Na tym nie zaprzestanę, bo jest coraz lepiej, jest coraz bardziej kolorowo w moim życiu. Pod każdym względem. Pod względem komunikacji, pod względem właśnie budowania relacji, nawiązywania kontaktów, przebywania właśnie z ludźmi. No a przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale co to daje? Daje też to właśnie
swobodę finansową, tak? Zdradzę wam tutaj, że taką podwyżkę, którą otrzymałem w tej chwili, awansując z jednego stanowiska na drugie, w ciągu 24 godzin, nie znam i na pewno nie ma takiego pracodawcy, który dałby mi podwyżkę z dnia na dzień, taką jaką dostałem. I jaka to jest podwyżka? No na razie wam jest, że nie zdradzę, na to przyjdzie na pewno czas. Takiej podwyżki w firmie nigdy nie dostałem, nigdy, absolutnie nigdy. Co jeszcze jest ważne? W tym momencie buduję sobie tak zwany dochód pasywny, dochód odnawialny, czyli raz włożona praca, co miesięcznie przynosi zyski, przynosi efekty. Zespół się coraz bardziej rozrasta i jest po prostu bardziej kolorowo. Ja pnę się do góry, zespół również pnie się do góry i każdy zarabia więcej. Więc tak jak mówię, tutaj moje życie się zmieniło pod kątem rozwojowym, pod kątem zdrowotnym, jak i pod kątem biznesowym, więc jestem mega, mega zadowolony. Dzięki wam za oglądanie. Tyle dzisiaj ode mnie. Myślałem, że tego będzie mniej, a wyszło troszkę więcej. Więc dzięki wam za oglądanie. Ja wam jeszcze tutaj raz pokażę właśnie, gdzie jestem. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda pięknie. O, jest super. Naprawdę widok przepiękny. Dzisiaj właśnie z żoną spacerujemy. Mamy w nogach jakieś 15 km. Spaceru, wędrówki górskiej. Śpimy dzisiaj w schronisku i jutro drugi dzień naszej wędrówki. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Hej.